drogą wśród gwiazd dojechać chcę, bo gdzieś są tam moje sny. Zgubiły się w gęstej mgle. Jeden znalazłam już dziś, teraz już wciąż mi się śni. Noc tak ciemna i tu może śpi, blask księżyca, a w nim ja i ty. W ramionach twych przetańczyć chcę, tej nocy chcę bawić się. W ramionach twych przetańczyć chcę. Daje noc i wszystko może się stać. Zamykam oczy i wiem, że dzisiaj spotkamy się. Noc tak ciemna i tu może śpi blask księżyca. Przetańczyć chcę, tej nocy chcę bawić się. W ramionach twych przetańczyć chcę. Kochany, pocałuj mnie. Noc tak ciemna i tu może śpi blask księżyca, a w nim ja i ty. W ramionach twych przetańczyć chcę. Zanim zobaczymy się wspólnie w Chorzowie, to najprzód przeniesiemy się do Kępna. Radio Cud już jest na łączach. Witam serdecznie. W minioną niedzielę na antenie Radio Cud odbyło się 415 notowanie radiowej listy śląskich szlagierów szlagierowo. Aż 3 piosenki spadły ze swoich dotychczasowych miejsc, 2 poszybowały w górę, 3 pozostały na swoich dotychczasowych pozycjach, 1 piosenka powróciła na listę i pojawiła się nowość. Jak to wszystko wygląda? Proszę posłuchać. Na miejscu 10 nowość właśnie. Krzysztof Pietrek, Proste Słowa 2. Na 9 powróciła Arkadia Bend ze swoim szlagierem Zaś by Będzie Weekend. Miejsce 8 spadek, Mirek Jędrowski, Jeszcze Chwila, Jeszcze Moment. Spadek również na 7, Damian Cholecki, Granica. Na 6 bez zmian, Brygida i Robert Łukowski, Mi Amor. Również na miejscu 5 bez zmian, Arkadia Bend, Tam mój dom, gdzie serce moje. Miejsce 4 to spadek szlagieru Wrócisz, wrócisz, Pawła Siluka Steinera. Na miejscu 3 i w górę, Adi, Melodia. Również w górę na 2, Harmonik, Serce moje. A miejsce 1, no i tutaj bez zmian, Magda, Miłość, Najpiękniejsza. Dar. No i tak oto prezentuje się nasze 415 notowanie. Ja pozdrawiam gorąco z Kępna. Do usłyszenia za tydzień. A za nami 415 finał listy śląskich szlagierów. Szlagierowo.pl Radia Cud. Kery specjalnie do włosy przedstawiła Joanna Kaczorowska. Dziękujemy, Asia. Fotel lidera w tym radiowym finale piastuje ciągle, wciąż Magda i szlagier Miłość, Najpiękniejszy Dar. Zgodnie z moją obietnicą, jak Rzech powiedział, tak też Rzech zrobił. Kobiety na walizkach w moim studiu już teraz mogę je gorąco i serdecznie przywitać. Magdalena Witoszek.
Witam serdecznie. No i Żaneta Czogalik. Również witam. To te nazwisko takie, żeby się wziąć i tutaj zaraz na początku wyłożyć, ale dobrze, dobrze. Moje drogie panie, dziękuję za to, żeście przyjęły zaproszenie, a wy już Rostomili za chwilę przekonacie się, jakie pytania żech narychtował. Myślać ochy, że spokojnie te kofry się możecie odłożyć, nie? Tak się postawcie je, bo to trochę potwo, nie? O, właśnie tak. I teraz, no to musicie wylosować, Kero będzie pierwsze pytanie. Co prywatnie te kobiety na tych walizkach porabiają? O, dużo. Oprócz śpiewania oczywiście różne rzeczy się dzieją w naszym życiu. Przede wszystkim praca, taka typowa praca. Ale ta typowa praca to, nie wiem, tam na kopalni robisz, na dole. W ciałach, ale nie. Jednak szkolnictwo. Szkolnictwo. Tak. Czyli teraz już wróciłaś do szkoły, czy jeszcze uczysz zdalnie? I tak, i tak. Hybrydowe nauczanie. Tak, trochę ze szkoły, trochę z domu, tak to się łączy. Dobra, to Żaneta, a Magda? Ja sprzedaję samochody. Wiedziałam, to ten wzrok liczyłam na ten wzrok. Może się skusisz? Nie chyci, ale jak reagują mężczyźni, kiedy przychodzą kupić auto i widzą, że kobieta chce im to auto sprzedać? Bywa różnie. Jeżeli przychodzą sami, jest fajnie. Jak przychodzą z żonami, przeważnie jest Zenek, tam jeszcze pan jest. Okej, okay, a bywa często tak, że twoja wiedza zdecydowanie przewyższa wiedza motoryzacyjna danego klienta? Wiesz co, teraz są takie czasy, że raczej klienci przychodzą bardzo dobrze przygotowani z modelu, który chcą zakupić, ponieważ już wstępną orientację robią w internecie. Natomiast staram się być przygotowana, żeby właśnie nie było sytuacji, że mężczyzna jakiś mnie zagnie. Dobrze. Zwarte, gotowe, przygotowane też do wywiadu. Kobiety na walizkach dzisiaj w naszym studiu. My przed siebie iść i w podróży trwać. Teraz miał paść pytanie dotyczące nazwy, skąd ta nazwa, ale zanim to pytanie, to skoro już ekspert motoryzacyjny jest w studiu, to muszę się spytać, czy już jest taką wielką moda na to eko i wszystko, co jest elektryczne, hybrydowe? Pojawiają się samochody elektryczne, hybrydowe, jak najbardziej są w ofercie i klienci coraz chętniej pytają, natomiast jeszcze chyba jest za mało ten temat popularny. No i póki co jeszcze spalinowe samochody królują. Ale to benzyna czy diesel? Jednak bardziej benzyna. O. Ze względu na jakieś nagonki na temat diesla, natomiast wiadomo, że teraz wszystkie diesle i tak spełniają normy, które muszą spełniać, więc też bez problemu diesle są produkowane już z odpowiednimi dodatkami AdBlue, które się dodaje, żeby jednak tej normy emisji spalin spełniać. Czyli rozumiem, wy jak już kierujecie się wyborem, to tak, że idziecie z tymi waszymi walizkami, przymierzacie, włażą do bagażnika, bierzemy. No, a nie każdy wóz się kwalifikuje. Rozumiem, bo jeszcze musi być kolor odpowiedni. Nie, tylko my już tych walizek mamy dosyć sporo. Pojemny bagażnik, to jest podstawa. Znaczy się nie, bo ja chciałem w ogóle powiedzieć, że już się z takimi małymi tymi koferkami do nas do studia przyszły i tak godą. Takich koferkach, co wy działchy tam możecie mieć? No waciki, no nie więcej. No. Też. Aha. Dobrze, a skąd w ogóle pomysł na taką nazwę? Pomysł na kobietę na walizkach w sumie zrodził się przypadkowo. Wstępnie były inne plany, trochę bardziej poważne, ale jednak doszło do tego, że my takie poważne aż nie jesteśmy i lubimy podróżować. Chciałyście zasugerować waszym mężom, że wybywacie. Powiedzmy. Trochę tak to wygląda, że zawsze ktoś, nas nie ma, nie? Zawsze ktoś może pakować te walizki, albo my same, albo oni nam. Okej. No a co w waszych walizkach się wtedy mieści? Wszystko, gadżety na koncerty, stroje do przebrania, prowiant. Jak kobieta to oczywiście niezliczona ilość butów. Kosmetyki. Okej, okay, czyli rozumiem, generalnie typowo. Już, no typowo jak u każdej kobiety, czyli już wiem skąd ten srogi bagażnik musi być. Moje drogie panie, na waszym koncie piosenek? No kilka już jest. Jest, kilka. Jedna jest całkiem ciekawa, teledysk, kiedy podróżujecie takim garbusem.
To ja. Spełniający wszystkie normy. Ale ja też niczego sobie pojazd. Nie, nie, no bardzo, bardzo w porządeczku, nie ma to tamto, ale moje drogie panie, w którą stronę właśnie zmierza ta wasza muzyka i ten muzyczny projekt? Tak naprawdę ten projekt to jest aktualnie to, co nam w duszy gra. Czyli? Czyli tak naprawdę wszystko, bardziej tak popowo. Mhm. Mniej takich cięższych rytmów, bardziej... Tak, ale jednak ten pop taki z lat wcześniejszych, gdzieś tam już wcześniej śpiewałam różne covery Anny Jantar, Ireny Jarockiej, no i gdzieś ta muzyka jest bliska mi bardzo i stąd się tak wziął pomysł, żeby w tą stronę... Czyli chcecie odświeżyć to, co kiedyś było słuchane, to, co było kiedyś wyśpiewane. Chciałybyście może nie tyle, co odświeżyć te stare numery, ale w takiej formie podać wasza twórczość. Tak, w takim klimacie coś takiego. No. I to wam teraz w duszy grą? Tak. Okej, okay. A powiedzcie mi, bo każdy jak zaczyna, to... Moje jakiś taki plan i jakąś ścieżkę obrano. Czy ta wasza ścieżka zmierza do wydania płyty? Zmierza do wydania płyty, natomiast jak zaczynałyśmy, to naszym priorytetem było to, żeby wspólnie razem śpiewać, bo gdzieś tam nasze ścieżki się zaczynały troszeczkę rozchodzić i to był taki priorytet, że wracamy, żeby tworzyć coś razem. Zamysł, tak jak Madzia wcześniej mówiła, był troszeczkę inny. Powstało coś super, powstały Kobiety na walizkach. Myślę, że się to super sprawdzi, że będzie miłe dla ucha, że ludzie będą super odbierać. No i zobaczymy. Ale ta nazwa też jest jako projektu jest troszkę taką bezpieczną, bo Kobiety na walizkach to kobiety, które z tego kofra mogą wyciągnąć takie muzyczne wspomnienia. Dokładnie tak i w sumie taki był zamysł, że my jesteśmy w podróży, ciągle jesteśmy w podróży, lubimy zwiedzać, ale głównie jesteśmy w muzycznej podróży. I właśnie w taką podróż chcemy zabierać naszych słuchaczy, naszych odbiorców. Proszę bardzo, wy albo dacie się porwać, a myślę, że na pewno dacie się porwać w taką właśnie muzyczną podróż. Hej, przygodo, czekaj nas, do pociągu wsiadać czas. Miało paść pytanie i niech też padnie, czy warto śpiewać, drogie panie, a może troszkę odpowiedzią będzie, jakbyśmy sobie zrobili taki rachunek tego wszystkiego, ile tych piosenek już powstało, ile na koncie je macie? 5 plus 2 świąteczne. I teraz teledyskowo? Udało nam się zrealizować teledysk do 3 utworów, plus tych 2 świątecznych też. Tak, czyli w sumie... Czyli całkiem nieźle. Całkiem nieźle, tak. I to jest początek. I to jest troszkę też już właśnie odpowiedź na to pytanie, czy warto śpiewać. Wydaje wam się, że warto? Oczywiście, że warto. No my życia nie widzimy poza śpiewaniem, ale uważam, że... W sumie obie uważamy, że każdy śpiewać może trochę lepiej, trochę gorzej, ale... Okej. Okay. Tu nasze zdania się będą nieco różnić, ale Dziołchy, powiedzcie mi jeszcze jedna taka rzecz, bo to jest takie trochę tendencyjne pytanie i takie, no nie powinno się już tego pytania zadawać, ale jak zaczynały Kobiety na walizkach z tym śpiewaniem? Bo pewnie odpowiedź będzie taka sama, od małego już śpiewam. Jak to było? Ach, no to tak też jest, ale my wspólnie zaczęłyśmy śpiewać w orkiestrze kopalnianej. Dętej. I tam się poznałyśmy i tam te nasze drogi się zeszły. Tak. Czyli oryginalnie. Bardzo oryginalnie. A jaki repertuar w orkiestrze Dętej? Nasz taki charakterystyczny śląski też, repertuar? Tak. Czy już ale taki też... nowoczesny też, no, bo tam mażoretki tańczyły do takich nowoczesnych też utworów, gdzie myśmy wypełniały tą muzykę naszym wokalem. Ale śląskie też i gwarki, tak było. I barburki, proszę i golonko. Nie, powoz by to widać, golonka normalnie i ciapka pusta wyłazi. To wszystko widać. Dobrze, ale jak już śpiewacie, to chętnie śpiewacie to, co jest waszym repertuarem, to, co wam w duszy gra. Czy macie takie swoje numery jeden, takie ulubione hity? Ale mamy ulubione i też śpiewamy te ulubione. Tak, bo my też mieszamy na koncercie póki co jeszcze coverowe utwory. Plus dokładnie te nasze autorskie. No to dobra, to teraz zapytam o ten cover, który musi być zaśpiewany na koncercie, bo nie wyobrażacie sobie koncertu bez dla tego. Mnie? No. Gdzie ci mężczyźni? I być kobietą, nie? Proszę bardzo, czyli no to już taką całą historię do tego idzie poukładać.
Moja droga pani, bardzo dziękuję za to, żeście przyjęły to moje zaproszenie, że mogliśmy chociaż chwilę tutaj postać razem, poklachać i nieco więcej się owoc dowiedzieć. Trzymam kciuki za ta muzyczną podróż, bo ona się rozpoczyna i mam nadzieję, że rozpocznie się na dobre i że żaden już biletów sprawdzać nie będzie, no pojedziemy przed siebie. A my mamy nadzieję, że zabierzesz się z nami w tą muzyczną podróż. Dwa razy mi nie godejcie. Dobrze, kobiety na walizkach. Magdalena Witoszek, Żaneta Czogalik to moje właśnie dzisiaj zaproszone dwie panie z koframi tu w studiu. Już wiecie, co w kofrach było, no przynajmniej w jednym kofrze, żeby było jasne. No to teraz, skoro kobiecie i Karol Hadrych, to przeniesiemy się do kobiet po raz kolejny. A jako się to poukładało, że same kobiety koło mnie. Dziwne, co? Przypadek? Nie sądzę. Ruda Śląsko, a jak Ruda Śląsko, to Arkadia Band i artystyczno. Próba, zobaczcie, jak to wygląda. Tam też, że miał okazja trochę poklachać z dziołchami.
Jest scena, za chwilę pojawi się na tej scenie zespół. Normalnie bym powiedział, lubicie je, poklaskajcie im i one by się wtedy radowały. Jeszcze jest nowe hasło wymyślone, one to lubią. A o kim tutaj jest Gotka? To przecież zespół Arcadia Band. I tu mam taką małą ściągę, bo ten zespół zdobywał 3 razy z rzędu laur najlepszego szlagieru w podsumowaniu listy śląskich szlagierów. I to w latach było podzielone tak. Powiedz mi, to rok 2018. Tańcz, gdy buzuki gra, rok 2019. No i zaś będzie weekend 2020 rok. To też głosami waszych właśnie wysłanych SMS-ów i nie ino i głosami fanów szlagierowego rynku muzycznego zostaje wybrany zespół jako najlepszy szlagierowy wykonawca za 2020 rok. To właśnie one. Poklaskajcie im. Dobrze. Ewelina Tadei. Tak, tam jest Ewelina, proszę bardzo. Tutaj się nazwisko się zmieniło niedawno na trudniejsze. Proszę, Julia Szarafińska, proszę bardzo. I Sylwia Garbaty, proszę. No i oczywiście, tu jest rozpisane. Uwaga, będę cytował. Woman Timu. Brakuje Wonder, ale to jeszcze już niedługo. Babskiego zespołu Frontmenka. Autorka, zgadza. Kompozytorka. Tak jest. Dorota Pacholarz. Witam serdecznie. I tak to właśnie wygląda pełny, damski już teraz skład Arcadii Band. Rozpędzacie się, trenujecie, szlifujecie, to wielkie artystyczne dzieło, żeby pokazać je publiczności. Ale niestety sytuacja pandemiczna trochę to wszystko blokuje. Nie jest wam przykro z tego powodu? Oczywiście, że jest nam przykro, no ale jesteśmy zespołem, który, jak już wcześniej wspomniałeś, zrobił tak zwanego hat-tricka, czyli 3 razy z rzędu zdobył tytuł Szlagier Roku. Myślę, są takie lewandowskie szlagery. No wiesz, i to do czegoś po prostu zobowiązuje, wiesz, no taki zespół nie może osiąść na laurach. I no, też może powiem tak szczerze, że to jest chyba cecha mojego charakteru, że no... Powiem publicznie. Powiedz. Jestem perfekcjonistką. Powiedz. I zawsze wysoko stawiam sobie poprzeczkę. No i co za tym idzie, zespół Arcadia Band i dziewczyny też do tej poprzeczki dążą, bo nie mają innego wyjścia. Pani kierownik powiedziała, koniec. No ale słuchajcie, tak to już jest, że wiesz, jak sobie stawiasz tą poprzeczkę w pewnym momencie, na przykład na takiej wysokości, to potem może być już tylko wyżej. Nie no, wolno ci, wiesz, zejść oczywiście z tego pułapu. Ale prawda? Dorota, powiedz mi, skąd pomysł na stawianie tej poprzeczki tak wysoko? I czym godą tak wysoko? Bo niech mnie poprawi kiedykolwiek z zespołów, jak się mylę oczywiście, mnie się wydaje, że wyście są jedynym zespołem, który teraz ten pandemiczny czas spędza na tym, żeby spotykać się w jednym miejscu, próbować i robić coś, co chyba nie robi żaden z zespołów, czyli próbować program od A do Z. No wiesz co, myślę, że tak, że jeżeli, nie wiem czy jedynym, ale na pewno jednym z nielicznych, natomiast jakby sytuacja na nas to wymogła, raz, że zmiana składu, a dwa, że tak jak powiedziałam wcześniej, że sami sobie, znaczy ja sama tą poprzeczkę zawiesiłam dość wysoko i to spowodowało, że robimy na nowo cały program, że spotykamy się już nie teraz, widzisz, raz w tygodniu, tylko 3 razy w tygodniu i to są próby realizacyjne i próby choreograficzne i tak zwane próby wydolnościowe, czyli ile zespół Arcadia Band jest w stanie zaśpiewać utworów jednym ciągiem, bez przerwy, wiesz? I ile wyszło? No powiem ci, że stanęłyśmy teraz na 22 utworach, co jeżeli przemnożymy 22 utwory razy około 4 minuty, no. Czyli wydolnościowo... 90 minut. No tak, to jest dobre 1,5 godziny do 2 godzin zespół Arcadia na ten moment jest w stanie wykonać swój autorski koncert. I dodam jeszcze tylko, że to nie jest tak, koncerty zespołu Arcadia nie będą teraz zrobione w ten sposób, że na przykład będzie zawsze ściśle określona playlista utworów, że zawsze po danej piosence będzie zawsze ta piosenka. To będzie, wiesz, to będzie taka roszada i to będzie zmieniane. I to też są bardzo ważne rzeczy. I to właśnie też są rzeczy, które musimy przetrenować. No to dobra, skoro dziołchy ta poprzeczka tak wysoko zestawiają, to o tej poprzeczce i o tym wszystkim jeszcze dzisiaj z nimi poklachamy. Dzisiaj stoimy na scenie
Klubu Ludzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej Pulsar, to dzielnica Wirek, to taka dzielnica blisko twojemu sercu, bo też niedaleko mogłaś tu przyjść Piechty na przykład, nie? No oczywiście, ja się wywodzę z osiedla, które tak potocznie jest nazywane Kątami. Tu niedaleko, jak dobrze popatrzysz przez okno, to widać blok moich rodziców, których oczywiście serdecznie pozdrawiam. Czekaj, bo ja teraz próbuję to zlokalizować w lewo tam twoje rodzice. Tak. A na wprost, jakby tej ściany tu nie było, to z balkonu bych widział woz, bo tam moja uma mieszkała. Poważnie? Poważnie. No proszę. A za tą ścianą zaś mieszka moja uma, także ja mam umy na wirku, wiesz o co chodzi. No. Wiesz, to jest takie specyficzne miejsce dla mnie, bo ja tutaj właśnie stawiałam swoje pierwsze kroki, jeżeli chodzi o moją jakąś karierę muzyczną, bo już jako 5-latka uczestniczyłam tutaj w zajęciach tanecznych i mogę zdradzić Państwu, że wtedy, w tamtych czasach, niestety w Pulsarze nie było zajęć wokalnych. Ja ubolewałam nad tym, bo ja zawsze od dziecka wiedziałam, że będę śpiewała, że coś z muzyką na pewno musisz mieć. Tak. Byłam pierwsza zawsze na każde zajęcia. Filatelistyczna sekcja, baletowa, taniec nowoczesny. Wiesz, jeszcze była malarska wtedy, no ale niestety wokalnej nie było. Nie było, nie było. Bo tak byś się zapisała. Oczywiście, że tak. Trzeba Państwu też przytoczyć taką historię, bo ta sala lat temu... Inaczej wyglądała. Zupełnie inaczej wyglądała. Pierwsze kroki sceniczne tutaj też stawił Kabaret Drag, Marian Makula, Grzegorz Poloczek. I Grzegorz Poloczek nawet kiedyś we swoim jednym z monologów powiedział, bo nie wiem, czy pamiętasz, ta scena była taka, że nie było nóg widać. Tak, była taka zabudowana. Zabudowane i żarówki były wbudowane i Grzegorz Poloczek powiedział, że to jest jedyna scena w Polsce, kiedy możesz występować bez szewików. Tak. Teraz, no niestety, się to już nie udo. Trzeba było mieć wszystko fajne widać. Lakszuły nowe przynieść. Dobrze, ale skoro te sekcje wszystkie, które tyś tam wzięła i se obrała i przećwiczyła, bo przypominam sobie, że w styczniowym wywiadzie powiedziałaś, że zadbocie o wprowadzenie, i tu mam tak podkreślone, nowych atrybutów tanecznych. Tak, jak najbardziej wszystko się zgadza. Proszę zademonstrować nowe atrybuty taneczne. No widzisz, to jest tak, że te atrybuty będziecie mogli, drodzy Państwo, zobaczyć dopiero na koncercie, gdyż po pierwsze, to będzie kilka atrybutów, ja też tego nie ukrywam. I jedne z tych atrybutów jeszcze do nas jadą, właśnie z powodu tej sytuacji, którą mamy. Niektóre przesyłki bardzo długo niestety do nas idą i musimy na nie poczekać. Potem musimy je przetestować, wprowadzić je tutaj na te próby, także to jest naprawdę proces. A te, które już wprowadziliśmy, też musimy ze sobą zgrać, że na przykład nie może być tak, że dwa razy pod rząd jest ten sam atrybut. Bo to by się znudziło. No nie, to rozumiem. Tak, wiesz, to rozumiem. My to musimy wszystko logistycznie teraz rozegrać, żeby Państwo mogli postrzegać koncert, w przyszłości koncert zespołu Arkadia Band jako naprawdę show. No dobrze, to moi drodzy Państwo, dowiedzieliście się o tym, że atrybuty pojawią się, a jakie się pojawią, to jeszcze chwila będzie trzeba poczekać, żeby odpowiedzieć na to pytanie.